W ofercie firmy Tandem Bait znajduje się bardzo duża grupa akcesoriów służących do wykonywania przeróżnych zestawów końcowych. Być może młodzi, początkujący karpiarze zastanawiają się, do czego mi to wszystko. No powiem szczerze, ten etap zastanawiania się mam już za sobą. Kilka razy okazało się, że potrzebowałem nad wodą rzeczy, które były mi naprawdę niezbędne. Zostawiłem je w domu. Te rzeczy zajmują naprawdę niedużo miejsca i od pewnego czasu wożę je ze sobą, gdyż w określonych sytuacjach są one naprawdę niezbędne. Jednym z elementów są rurki silikonowe. Występują w trzech kolorach i długości 1 metra. Jest to bardzo plastyczny, giętki materiał. Rurek silikonowych możemy używać w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest ochrona węzła haczykowego w przyponie. No tutaj akurat mamy węzeł bez węzła. Cały widz polega na tym, żeby taką rurkę silikonową naciągnąć na węzeł, mniej więcej do połowy węzła. No i całość wygląda mniej więcej tak. Kolejnym zastosowaniem rurki silikonowej jest przytrzymanie włosa do trzonka haczyka. Montaż jest bardzo prosty. Najpierw rurkę przewlekamy przez włos, następnie przez ostrze haczyka naciągamy na trzonek i ustalamy odległość, na której włos ma odstawać od trzonka haczyka. W tym przypadku jest to akurat sztywny włos. Równie dobrze zestaw komponuje się z włosem miękkim.